Policjanci z Sejn w piątkowy wieczór zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Miała to być zwykła kontrola drogowa. Okazało się jednak, że młody mężczyzna miał przy sobie strunowe torebki zawierające roślinny susz i biały proszek. Niecodziennym bagażem 23-latka zajęli się kryminalni i szybko ustalili, że susz to marihuana, natomiast biały proszek to amfetamina. Kolejne czynności zaprowadziły mundurowych do domu mężczyzny. Tam także znaleźli zapasy narkotyków. Ogółem zabezpieczyli ponad 70 gramów środków odurzających. Ich właściciel już usłyszał zarzuty i grożą mu 3 lata więzienia.